Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Dybki, a dzisiaj znajdziemy się ponownie w Heroesach. Jeszcze raz, jeszcze jeden w kampanii pierwszej, niestety. Okej, okay. Patrzcie, proszę bardzo, oto kogo tu mamy. Kogo tu mamy. I spróbujmy sobie zacząć od czegoś fajnego, czyli łańcucha piorunów. Tak. Bardzo przyjemnie. Zamień się, no to im wszystkich nie zabije. A i tak zaatakuje, bo to jest większość i tak im w tym momencie niższe. Tym też, tymi ukrytymi smokami też będzie warto zaatakować. No i powoli do przodu, tak jak mówię, no to jest taka armia, żeby tylko była tak naprawdę u tej gem w tym momencie. Więc no, tutaj się bardziej bawię niż rzeczywiście coś tym robię. A nie spodziewałem się, że będzie jakiś przeciwnik na nas się rzucał tak słaby. Bo bądźmy sobie szczerzy, ze sobą szczerzy, tak? To jest jeden z najsłabszych przeciwników, których tutaj widziałem do tej pory. W tej bitwie, w tej kampanii, i tam się bardzo nieciekawa rzecz zrobiła, ponieważ tu jest Aiden, który ma jednostki, które możemy na spokojnie z palcem na się pokonać, myślę. Nie mam łańcucha piorunów, cholerka, to zawaliłem już mocno. Niech poleci do wampirzych lordów. Niszczymy te chochliki, nie, to były gogi, nieważne, mój błąd. Atak znowu w wampirzych lordów, no to może być troszkę nieciekawie z tą postacią niestety, ponieważ jak widać trochę słabo stoimy rzeczywiście z jednostkami, ale kościany smok będzie mógł się wycofać teraz. Ja mam many, 3 many, to w sumie trzeba many, chyba nic nie zrobi niestety, co nie? Znaczy chyba nie mam spela, który kosztuje 3, nie, minimum kosztują 4. No ale w takim razie atak na wampirzych lordów. Dalej kontynuujemy atak, jeszcze jeden. Nawet jak walę z najniższą możliwą skutecznością, większością jednostek, to i tak robię im wystarczająco dużo, żebym był z tego zadowolony. Okej, okay, nawet dzisiejsi zombiaki w końcu, przepraszam, ożywieńcy. Nie, w sumie to są zombie albo ożywieńcy. Bo są tutaj na dwa sposoby, z tego co widziałem, tłumaczeni. Też tłumaczone. Nawet jak one, znaczy, jest, nie nawet jak one, tylko nie wiem czy zauważycie, ale one tak śmiesznie szybko się tutaj poruszały, jak im dał to przyspieszenie tym przeciwnik. Takie zabawne. Nawet one zaczęły przyspieszyć, jak zobaczyły, że już koniec tej walki nadchodzi. Ciąga. Ale to było słabe. Próbowałem być śmieszny, okej. Okay. O, znowu baba. Wiem, że okolica jest opanowana, znowu nie widzisz żadnego tego. Wiłaka ognia. Spoko. I powiem wam, że to jest najlepsze, że teraz w tym momencie połączyliśmy tutaj te dwie części, więc z tego jestem zadowolony. Wychodzi na to, że przeciwnik może mieć jeszcze jeden zamek gdzieś, na pewno na północy i może mieć jeszcze jeden na południu. No właśnie, tak jak powiedziałem, jest też i zamek na północy, który nie jest wcale jakoś bardzo mocno strzeżony, co mnie cieszy, mam być szczery. Jest, proszę bardzo, jeszcze jeden zamek inny, a ten to jest taki zamek, że my go niszczymy pierwszym strzałem praktycznie. Jeszcze nawet nie ma co planować piorunów. Właśnie. Okej. Okay. To tyle. Czemu jestem naprawdę zaskoczony, bo już mamy tak dużo teraz tego wszystkiego. Jestem w szoku. I sobie w ogóle wyrekrutował bohatera tylko po to, żeby go mieć chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Przeciwnik przynajmniej. Znaczy, ten przeciwnik sobie tak tego bohatera wyrekrutował tylko po to, żeby go mieć. O, to chciałem właśnie powiedzieć. Dobra, leci Inferno. Zabiłem im wszystkie chyba jednostki zasięgowe, które mieli, z takich sensowniejszych. Okej, tam sobie coś we mnie rzucił, mnie to zupełnie nie boli. Myślę, że zjawy teraz zatopujemy. I to już jest koniec. W tym momencie ta bitwa już jest zakończona. Wraz właśnie z tą turą, która teraz nadchodzi. Może niestety no znowu będą straty, prawda, po strzelcach wyborowych, ale... Można to przeżyć. I czerwony został pokonany. Hej! Myślałem, że mam zebrać naprawdę wszystkie kule. No ale wychodzi na to, że nie. Chyba, że zebrałem wszystkie kule. Gratulacje, wszyscy twoi wrogowie zostali pokonani, odnosi zwycięstwo. Hurra, jej! Setny odcinek i setne zwycięstwo, nie. Znaczy, chyba to jest setny odcinek. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem gdzieś tam w liczeniu po drodze. I przyszedł czas na ostatnią misję. Jezus Maria, to jest największe dziadostwo. Więc sobie są chyba 3000 sztuk złota na początek. Jest ostatnia teraz mapa. Mam nadzieję, że to będzie mała mapa, nie będzie to Elka albo XL-ka, bo chyba mi walnie coś. Sandro has sent for reinforcements from others within Deja. Slow moving as undead are, they will still be here in 4 months. If we have not defeated Sandro by then, he will surely rule all of Antagorich. Oh, I
I shudder at the thought. Failure is simply not an option. Okej. Okay. No, wybaczcie, chciałem się mieć dać dokończyć. I patrzę, i to jest chyba MK na szczęście, albo SK, więc ja bym bardzo szczęśliwy. Więc ja już jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Tylko zobaczymy, jak nam to też długo zajmie, prawda? Pamiętacie, jak kiedyś było z Geru? Podajże, że mówię, a SK, hehe, to będzie szybko. No, nie było tak szybko. Udaliśmy się głęboko na terytorium nekromantów. Wszystko tu umiera. Jedynie kilka drzew wytrzymało magię śmierci przez tak długi czas. Każdy z nas zajął jakieś miasto i prowadzi przygotowanie do ostatecznego ataku. Dandro jest gdzieś za tą pustynią. Pogłoski o śmiertelnie bezpiecznych pułapkach w wielkich bandach maruderów sprawiły, że wszyscy mamy się na baczności. Nawet nieustraszony Krekhek. No to jest bardzo ważna informacja. Że nawet Krekhek się boi. Znaczy, no, boi, jest ostrożny, tak? Bo, wiesz co, ta sobie wyobraziłem taki stereotyp po prostu takiego typowego właśnie... Jezu, jak się to nazywa? Takiego typowego po prostu... Czekajcie, rzucę po łańcuch piorunów szybki. Świetnie. Żebym sobie walnął w krasnoluda. Takiego typowego właśnie najemnika, tak? Takie, ja się boję. Takiego też krasnoluda trochę, typowo z fantazji. Ja się boję, ja ci kuźwa dam. O, ale super. Powiem szczerze, że to mnie bardzo cieszy, co się tutaj dzieje. Że mam aż tylu już serców wyborowych na sam start. Bo to jest bardzo ważna rzecz dla mnie. Weźmy Golda. Jak to jest z tymi artefaktami? Kto ma jakie artefakty? Okej, okay, to nam wszystko prawie zniknęło. Ale to będzie można założyć to. Tak, chcę miecz anielskiego sojuszu. Okej. Okay. No, ten artefakt jest, znaczy... Nie narzekam, ale on jest dla mnie taki... Okej, okay, tak, i to mogę nie powiedzieć na razie, no. Jest okej, okay, to jest wszystko, co ja naprawdę mam co do niego. W sensie, to są moje całe uczucia wobec niego. Powiedzmy sobie, że ten artefakt, który miałem wcześniej, był lepszy. Tak, po poprzedniej misji. Większe zdrowie jednostek o jeden punkt, okej. Okay. Może być. Ja mam jeszcze dodatkowe pierdoły. Więcej rzeczy. Jok, który też się musi troszkę porozwijać. Bo ja te miasto będzie trzeba jak najszybciej rozwijać. Jak najwięcej w nich rekrutować, bo na samym początku przynajmniej. Będzie trzeba bardzo szybko zbudować jakąś armię, żeby to jakoś trochę bardziej zraszować. Bo naprawdę chciałbym jakby zakończyć tą kampanię jak najszybciej, nie wiem, w tym następnym odcinku najwyżej. Najpóźniej znaczy się. A, to jest pierwszy, bo poczekałem. Mam łańcuch piorunów, nie mam łańcucha piorunów. Super. A śmierć nie ma też dostania martwiaków, co nie? No jasne, że nie. I dobrze. Nie mam też nic, co by było jakieś specjalnie obszarowe, więc nie fajnie. Dobrze, żebyśmy się tymi teraz tutaj zajęli. Nie mogłem w stanie zabijać wszystkie raczej bez większego problemu. W sensie całe te oddziały 3-4 jednostek. A, to ja mówię. Raczej na luzie, chociaż widzę, że tutaj się teraz nie udało. Ale już koniec dziedzin. Okej, okay, 5 goblinów straconych. No nie ma tragedii, tak? Jedna trzecia tego, co zrekrutowałem, ale nie ma tragedii. Patrzę na to, że wygraliśmy i to było najważniejsze. Dobra. A, nie zrobiłem czegoś w jednym mieście właśnie. W tym mieście nie rozbudowałem domu rady miasta. No to ono będzie troszkę bardziej do tyłu względem reszty miast. Ale cóż innego mogę zrobić. To Delawid czy wybieg wieża orków. Wieża orków zdecydowanie. I od razu rekrutujemy, co się da. Teraz tak, tutaj też, gospodarstwo, najważniejsza rzecz w całej tej grze. Ważne to, że jakby cały czas Geru uważam za osobę, która jest najważniejsza absolutnie ponad wszystko. To zdecydowanie to jest właśnie leśni łucznicy, tak? Moja mała leśna straż, powiedzmy, taka osobista. Ponieważ ich można bardzo łatwo... A, jest 200 za jednostkę, nie 500, jak myślałem na początku. A, proszę bardzo, już kościoły uciekają. Ponieważ to nam daje bardzo, bardzo duże plusy, tak? Że zrobimy sobie tych strzelców wyborowych z tych leśnych elfów. Nie wiem, czy w ogóle dobrze ułożyłem zdanie, bo prawdopodobnie mogłem sobie powiedzieć w myślach, a nie wypowiedzieć tego na zewnątrz, powiedzmy, no ale jakby nie chcę mi się tego powtarzać od nowa, tak? Tutaj mam coś sensownego, mam dosłownie martwiaków. Szybki approves. Super. W takim razie jeszcze raz grupa zombie. Hej. I spoko.
No się zaraz patrzę na to, co się tutaj dzieje, to zaraz się połączymy i tak naprawdę zaraz będziemy mieli już tutaj po jakby to, tą część tej zajętą, powiedzmy sobie szczerze. W miarę zajętą, może tak powiem, bo to też jest źle powiedziane, że mamy zajętą. Mamy w miarę zajętą, bo zrobię to, co będzie najważniejsze. Myślę, że mogę spokojnie magicznymi strzałami w nie rzucać i tak, będzie miał to ten sam efekt, a zmarnuje dużo mniej many. Bez sensu. 68. Jestem w stanie raczej ich zabić. Czy była raczej dość niewielka szansa, że ich tam nie zabiję. A była znacznie mniejsza niż po prostu to, że uda mi się ich zabić. Dobra. W takim razie koniec tury. I teraz tak, rozwój dalej. Ratusz. Pchlitar, kuźnia, jamagów. Dupę sobie mogę to wsadzić, ale ja nie mam opcji, tak? Muszę się powoli zacząć rozwijać tutaj bardziej. Wieża orków zdecydowanie w tym mieście też się przyda. W tym natomiast ulepszonej nie możemy zrobić, bo nie mamy kuźni, więc zróbmy sobie kuźnię. Jakby zależy mi na tym należy, żeby trochę bardziej te jednostki zasięgowe, dystansowe podbudować, podbić. Te kolejny pchli targ, żeby móc też sobie do ratusza jakby dążyć. I tak, jog. To jest sobie zatkanie też szkielety, w sumie to nam nic tutaj specjalnego nie robią. Magiczna strzała. To jest w sumie tyle. Tego wszystkiego, tak? Magiczna strzała numer 2. I tę jednostkę już skończymy sami. Myślę. Dokładnie. Dzięki. Tutaj też zbierzemy rzeczy z młyna, więc zbierzemy więcej surowców. Centaury chcą dołączyć. To w sumie ta armia, ale mniejsza. Centaury możemy oddać spokojnie Gelu, ale mogę sobie od niego wziąć tą tarczę przynajmniej w międzyczasie. To już mam taką możliwość. Jest strasznie dużo punktów ruchu, wydaje mi się, że miał Jog, ale to mogą mi się tylko wydawać, tak? Fabryka machin wojennych, jak najbardziej kupię chętnie wszystko. To jest strasznie fajna rzecz. Ta fabryka machin wojennych, jak gdzieś jest, to jest dla mnie błogosławieństwo prawie, że. Wysłanie martwiaków. To jest najprzyjemniejsza rzecz, którą mogę tutaj robić. Wysłanie martwiaków po prostu, raz za razem. Dobra, bierzmy też tutaj, co się da. Pomożemy po prostu tutaj trochę wszystko temu Jogowi z... przy zagarnianiem tutaj tego terenu. Bo na razie no, tylko tyle możemy zrobić. Tak, na razie tutaj mówię, próbujemy się jakby tutaj w tej całej okolicy rozeznać. To jest grupa widm, więc też mogę je zaatakować, czemu by nie. One będą mi zjadały manę po prostu w ilościach hurtowych. Ale w takim razie zaraz je rozwalimy jednym ładnym ciosem. Wysłanie martwiaków. Dziękuję. Bierzemy sobie od razu też trochę punktów ruchu ze stajni, mamy herb męstwa. Ono się przyda, no i na razie to tyle. I teraz tak, na kościeli jedziemy. Uciekają, więc spadać. Mogę sobie zrekrutować tych wilczych jeźdźców i chętnie to zrobię. I znowu mamy kolejną jakby część połączoną tej ludzi. Czyli naszych bohaterów, tak? Już mamy połączenie między trzema. W sumie to do gem też mamy tam chyba połączenie, jak się nie mylę. No, ale na razie staram się, wiecie, jakby tak jak mówię, wszystko wyczyścić i na ten. O, prawie, że mamy to połączenie. Staram się po prostu to wszystko na razie wyczyścić, na ile się da. Okej, 2800 chcą się do mnie przyłączyć, też może być, nie narzekam. Na pewno lepsze to niż walka. Jestem ciekaw, czy po tym, jak chcą się do nas przyłączyć, czy można z nimi jakby jeszcze, czy one, jeśli odrzucimy kiedyś, to czy one się na nas na przykład będą mogły rzucić. Wydaje mi się, że nie, że jeżeli proponują nam, że chcą się do nas dołączyć, to na pewno nie będą chciały z nami walczyć, jeśli to odrzucimy. Proszę bardzo, upiorny smok. 3000 chętnie. Ale to już nic więcej nie mogę zrobić. W takim razie Jok w sumie też może to jeszcze troszkę zebrać z tej fabryki machin. Chcą zakosztować życia żołnierzy, spoko. A w ogóle trzeciego umysłu, kurde, i cholernie dobrze tu idzie na razie powoli. W sensie ten początek, nie rozwinąłem miasta poprzednio, że żadnego. Moje ukochane bycie beznadziejnym we wszystkim. Dobra, więc coś w tym świetnie Walhali myślę, że zrobię w obu miastach, jeśli to będzie tylko dostępne. Tak, jest dostępne. To jest całkiem spoko sprawa. I plus 2 ataku, jeśli by się oba miasta odwiedziło na stałe, więc worth it, moim zdaniem. Dobra, Gelu. Tutaj sobie zbierz dodatkową manę, bo to ci się na pewno przyda. I na razie powoli gdzieś tam będziesz się rozjeżdżał. Nie chcę przypiwać grobów, podziękuję raczej. Kiedy uciekają, więc niech spadają. W ogóle, zauważcie, jak szybko w ogóle zaczął wszystko od nas spieprzeć, delikatnie mówiąc. Kropnie szybko. Pojawiły się doniesienia o teleporcie do podziemi. Podobno podziemne korytarze są wypełnione bogactwami przekraczającymi ludzkie wyobrażenie.
Wystarczy tylko pokonać jednego z generałów Sandro i użyć teleportu. Okej. Okay. Nie wiem, czy to będzie naprawdę dla nas aż takie ważne, jeśli mam być szczery, ale niech będzie. Jakby akceptuję to i w ogóle. I teraz tak, myślę, że wszystko można oddać tej przede wszystkim Krekegowi, bo raczej Jogiem nie będę aż tyle tej robił. Krekeg, niech coś jedzie tutaj sobie właśnie zebrać jednostki przy okazji. A Jog w sumie będzie mógł sobie potem tam wrócić do tego miasta jeszcze, w sensie pojechać tam do tego miasta. Tutaj do jego środka, tak? Bo on nam też znowu nie będzie na nic potrzebny. Każdy najmocniej. Dalej, rozwój. Tutaj na razie rozwój nie będzie. Znaczy i będzie, ale tylko kuźni. Tutaj miałem sobie właśnie rozwinąć wieżę orków na ulepszoną wieżę orków. Żeby móc rekrutować uruków. Tutaj muszę zbudować kuźni, także żeby móc zbudować ratusz. Na razie nam będzie go bardzo potrzebny, patrząc na to jak nam szybko on topnieje, a tym bardziej zaraz będzie dzień siódmy. A w międzyczasie, jeszcze tutaj niech kończy to wszystko co... Nie, chwila. O, trochę za późno. Chciałem sobie wziąć w sumie tych ożywieńców, no jeszcze teraz to mogę w nos pocałować. Dobra. Niech atakują w sumie. Nie chcę mi się zużywać nawet na nich many, niech atakują po prostu sami siebie. Okej. Poszło. 5 centaurów stracone, ale raczej mnie to nie boli, bo mamy tutaj za to tartak. A ten niech chowaj sobie jedzie Geru. Teraz patrz, i widzę coś najlepsze? Zobaczcie, jak ja bardzo niedaleko wyjechałem, tak? I już się zaczyna. Sporo zombie, sporo upiornych smoków. Pierdziele. To tak głupio, nie? A to jest za to grupa zombie, którą będzie można pokonać raczej łatwo. W ogóle jestem ciekaw, jak idziemy do tych podziemi, to co się tam stanie, tak? Czy tam będzie rzeczywiście jakaś duża liczba jednostek przeciwników, czy coś? Nie, no przekonamy się pewnie za jakiś czas. Dobra, co ty możesz zrobić jeszcze, Gem? No możesz tylko wrócić na do miasta, bo nic innego nie możesz zrobić. Już mam jakby jedną trzecią mapy odkrytej, ale... Trzeba podkreślić, że wcale to nie musi oznaczyć, że pójdzie nam równie łatwo później, tak? Może to równie dobrze oznaczyć, że będziemy potem mieli dużo ciężej. Tydzień jeża, spoko. Jeżdża, co zna całe pojeździe, czy coś tego typu. A teraz rekrutacja. Ulepszmy tych orków na uruków. Tutaj rekrutacja dalsza. Tak samo. I tutaj mamy na przykład ratusz do zbudowania. I pytanie, czy dam radę wyrekrutować wszystkie jednostki. Nie. Klasyk. Ale tak jak mówiłem, spodziewałem się tego, że nie będzie nas stać na wszystko. Zombie uciekają w popłochu, więc spadać. Tutaj mamy wieżę ogrów. Tak? Czy jak się nazywa? Fort ogrów. I mamy kolejne rzeczy, które znowu będzie może troszkę porobić. W ogóle to jest kolejna studnia, jest strasznie dużo tych studni tutaj jest. Bardzo łatwo sobie można manę odnowić. Tak sobie po prostu. To już załatwione, więc teraz Gem jedzie tutaj bardziej na środek znowu, żeby tutaj troszkę porozeznawać się w terenie. A w międzyczasie niech też sobie jeszcze Krekek dojedzie do swojego miejsca. Wtedy to powinien robić tak, że Krekek powinien jechać tędy, a Gem i Geru powinni jechać tędy. W sumie to Geru, sam sobie. Dobra. Zbieramy na razie jednak co możemy. Okej, okay, jak widzę to już do garnizonu, no będzie ciężko się tam dostać. Przynajmniej w chwili obecnej. Już w chwili obecnej jesteśmy słabo z jednostkami. Jeśli chodzi o mnie. Słabo stoimy z ich ilością. A tak jak powiedziałem, no, myślę, że to samo zrobię, co powiedziałem przed chwilą. Mianowicie pojadę po prostu tak, że podzielę tą całą armię na dwie części. Może więcej uciekają, więc niech spadają. Więcej leśnych elfów. Po prostu podzielę tę armię na dwie części i niech oni się tutaj bawią. I proszę bardzo, zobaczcie, to jest monolit wyjścia. Ciekawe, czyli może tutaj teoretycznie tutaj po prostu o tak wjechać przeciwnik, na to wygląda. Okej, okay, bless poleciał. Mam odesłanie martwiaków, mam. To jest moja, ile ja mam w ogóle many na tym gelu, to jest po prostu niesamowite wręcz. A ta jasno widzę, można do niego zagadać, czemu by nie. Mam kolejne zwłoki, które nam nic nie radzą. Chcą się przełączyć chętnie, wezmę was. Nie będę na pewno narzekał na to. Okay, pytanie, co z tymi wampirami zrobimy teraz, skoro one się tak przemieszczają. Piorun? Myślę, że piorun. A, piorun będzie łatwy. Najłatwiej, znaczy będzie łatwy. Będzie najlepszą opcją dla nas aktualnie. Dobra, dziękuję. Załatwieni. Tutaj kryształ. I w sumie to jedziemy dalej na północ powoli tą gem.
Natomiast tutaj, pecher, no na razie może zrobić tyle, ile widać, że może, więc będzie sobie pewnie troszkę tej właśnie jeździł i zdobywał jednostek. To miasto też trzeba by trochę ulepszyć, bo widzę, że trochę słabo z nimi stoimy. Na pewno na razie kapitału nie mam zamiaru robić, bo po prostu to się nie opłaca, tak? To nie ma sensu. Nie prawa bytu. Natomiast myślę, że sobie poulepszam jednostki i właśnie jeszcze w jednym mieście tam miałem do rekrutowania tutaj parę. Czyli właśnie w tym momencie nie mam pieniędzy. Właśnie to bardzo, bardzo spieprzyłem. Nasi bracia, niegdyś zamieszkujący tę krainę, byli najpiękniejszymi ze smoków. Teraz są demonami własnej wielkości, kontrolowanymi przez nekromantów, nie bardziej śmiertelnych niż ich duchy. Jeśli zapewnisz wieczny spoczynek ich duszom, damy ci klucz do wielkiego skarbu. Okej. Okay. Chodzi o to, te smoki pewnie upiorne. Czemu znalazłem się na nie rzucałeś się łaska? Tak naprawdę nie. Tak bardzo, bardzo, bardzo nie. Na ile mogę upiorne smoki atakować? To co fajne, to one są chyba wrażliwe na magię. Ale nie wiem, ile to jest sporo. Dobra, wiecie co, zaatakuję tak dla picu. Ale tego też się spodziewałem, to będzie masakra po prostu dla mnie. Nie wiem, jaki musiałby być to skarb, żeby mi się to opłacało. Miałem być szczery. Dosłownie martwiaków. To jest jedyna rzecz, która mi aktualnie przychodzi na myśl. Dobra. Zobaczmy, czy w ogóle udałoby nam się to wygrać. Tak. Zdecydowanie możemy to wygrać, czy nie? Nie. To sobie matka chyba nie zdziałała na nich wszystkich. A zdziałał, ale... Nie, no i patrzę na jeszcze jednostek, no nie, to chyba nie mamy szans. Więc sprawdźmy, tak, odpisy sobie sprawdźmy, zobaczmy, czy nam by się udało wygrać i co by nam to dało. Dobra, nie zużyłem czaru. Ja dostanę martwiaków raz kolejny. Okej, okay, i co by mi to dało? Jakby chcę się tam wrócić. Ja sobie wczytam save a battle. No spokojnie. Do tej pory tylko nie mogę zrobić żadnej bitwy, tak? Nie chcę sprawdzać tego. I krekek. On tutaj miał jechać po to. Dobra, na razie to zostawię, tak? Zobaczymy, co się stanie. I najwyżej to wam jeszcze przeczytam, a potem jeśli to znowu stanie, to po prostu pominiemy szybko. I równie szybko się zaczyna ten tekst. Szybko wznowiliśmy produkcję w tartakach i kopalniach rudy, jednak cztery zamki błyskawicznie pochłaniają ich produkcję. Naszym najważniejszym celem jest obecnie zdobycie wystarczającej ilości wszystkich zasobów oraz złota, aby rozwijały zamki jak najszybciej. Każdy z nas przeczesuje też okolice i wysyła zwiadowców. Nekromanci wybudowali już zamki i znacznie nas wyprzedzają. Wysłaliśmy prośbę o posiłki, ale nie wiadomo, czy nadejdą, ani w jakiej sile. Czy nadejdą, przepraszam, a nie nadejdą. Eliksir życia. Bierę, panie, daj mi to. Panie, worth it. Znaczy, nie wiem czy do końca, ale na pewno bardzo, bardzo fajny skarb. Tak, na pewno zdecydowanie jestem za. Jak najbardziej mi się to podobało. Tutaj mogę zrobić też szczerze, nie chcę używać za bardzo. Nie wiem, jak się nazywa. Za bardzo dostanie martwiaków, wolę to zaatakować jakby, powiedzmy, że trochę bardziej ręcznie tym piorunem, tak było tylko, żeby ten piorun po prostu poleciał i żeby mi tam zniszczył, żebym miał łatwiej z zabiciem tych jednostek i... No, zrobiliśmy wszystko, jak patrzą na to, co się tutaj dzieje. Zrobiliśmy naprawdę wszystko. Ciekawie, a jednocześnie nie ciekawie, bo to oznacza, że teraz będziemy zdani tylko na to, co mamy. No więc ja tutaj na razie rekrutuję, ja jakby idę na razie w rekrutację jednostek mocno. Bardzo mocno wręcz. Zdecydowanie będę próbował Gildię Magów i Klitar tutaj rozwinąć. W sensie będę próbował w tych miastach też jakby barbarzyńskich dokończyć ratusz tam. Aby to miało jakiś sens, więcej nogi. Na pewno będę sobie chciał zrobić z tych leśnych elfów będę chciał sobie zrobić strzelców wyborowych. Nie pozostaje żadnej wątpliwości. Właśnie po to tutaj jedzie powoli Gem, żeby się mogło wymienić z Gelu. Krekek, no... Co może zrobić Krekek? To jest dobre pytanie. Niewiele może zrobić, może tutaj porekrutować tylko trochę jednostek i to jest wszystko. Zobaczymy, jak finansowo na tym wyjdziemy tak naprawdę. Dobra, czy ona może mi przekazać jakieś tam artefakty? Może, ale odda mi to, co mnie osobiście nie jest potrzebne. To, z czego ja nie skorzystam.
Noski też niech mi odda, na ile będzie mogła je oddać. Okej. Dobra. Myślę, że to można pominąć. Wybaczcie, zaczął mieć z nos troszkę. Bo też starałem się trochę to ukrywać, a nie wyszło. Dobra. Co jeszcze możemy zrobić? Geru, drogi przyjacielu. Możesz jechać do kopalni, nie do kopalni, do stajni centaurów. Tak, do kopalni centaurów, kurwa, będę kopał centaury. Jezu Maria, co mi po prostu chodzi czasem po głowie, to ja nie wiem, jak ja czasem chcę niektóre rzeczy powiedzieć. Okej, tytan przyrost, ale tytanów to w sumie nie mamy i nie są nam potrzebne w ogóle. Czy tutaj też będzie rekrutacja na maksa. Okej, i tutaj by się przydało, żebyśmy zaczęli od budowy, od rozbudowy przede wszystkim tych zamków. Bardzo mi zależy na tym ratuszu, więc będę starał się o to właśnie, aby do tego dojść. Musimy sprzedać co nieco. Myślę, że to nie będzie żaden problem. Ała. Bolało, ale czasem trzeba sprzedać, żeby móc jakby wybudować niektóre z rzeczy. Tak, chcę zebrać te centaury zdecydowanie i powoli jechać do miasta. Gem też nie jedzie do tego miasta. Pytanie, czy jeszcze będziemy w stanie przekazać te rzeczy Gelu. Już nie da. Znaczy, nie boli mnie to, tak? I tak w następnej turze je otrzymamy i tak. A wiecie co, jeszcze sobie rozbudujmy te, zrekrutujmy te jednostki. Zróbmy ten oddział. Proszę, będzie ich więcej, tak? Po prostu zależy mi na tym, żeby ich było jak najwięcej. Patrzę na czas, no kurczę, nie damy rady tego zrobić dzisiaj. A szkoda, boli mi dupa przez to trochę, ale no... To ja mogę, tak? Zróbmy sobie z tych jednostek uczniczych kolejną jednostkę i rozłóżmy to jeszcze na jeden oddział. Okej, okay, niech będą trzy oddziały łuczników na razie. No, jakby na razie nie widzę innej opcji, żeby to zrobić jakoś sensowniej. A Gem niech sobie tutaj wjedzie do miasta i niech sobie w nim czeka. Dobra, dalej. Co my tu mamy? Tutaj mamy możliwość rozbudowy. A to jeszcze potrzebujemy pchlego targu i zróbmy to też. Tak jak mówię, na razie celuję bardziej w ratusz niż w rekrutację. To już jest wszystko zrobione, tylko brakuje nam hajsu. Okej. Okay. W takim razie to co najważniejsze już zostało zrobione moim zdaniem. To nieco porekrutuję jeszcze też po drodze. Okej, niby tam pieniądze są potrzebne, ale ta rekrutacja, jak już jest po drodze, to zróbmy, tak? Zróbmy krypta. Dobra, zaatakujmy te groby, w sensie zaatakujmy to, co siedzi w tych grobach, w tej krypcie, bo tutaj mogą się czaić jakieś fajne skarby, tak? Drobne, bo drobne, ale jednak skarby. Bardzo ładnie nam poszło, 1500 zł, no... To jest ważne, tak? Gold nasz, jak powiedziałem, się dla nas cholernie liczy. Powoli jedziemy dalej. 8200, to znaczy, że będziemy mogli zrobić co najmniej jeden ratusz. Będziemy mogli przeprowadzić rekrutację jednostek. Prawie pełną w jednym mieście, okej. Okay. To mnie cieszy. W takim razie, tak będziemy Geru, tutaj trochę bardziej chciałem jeszcze zależeć do Tai. Trochę bardziej tam na północ pojedzie. Tutaj sobie zrekrutujemy te jednostki. Mamy 6100, więc można tutaj dorobić drugi ratusz, super. I Krek niech sobie pojedzie po jednostki właśnie też do Yoga. Bo u niego właśnie może te jednostki zdobyć dodatkowe. Myk. I w sumie to tyle na razie. Tyle. Na razie trzeba będzie powoli się wybierać do przodu, myślę. Tak jak powiedziałem. Gelu, ty sobie zbierz stajnie. Cholera, bardzo powoli jeździ. Te jego punkty ruchu są cholernie ograniczone. I mówię tyle, cały czas oczywiście o Gelu. Jeden z odkrytych artefaktów to eliksir życia. O, ale go nie mam. Gelu zebrał jego elementy dla Lorda Falorella, który ich nie wykorzystał, ale za to ukrył tak, by nikt nie mógł ich znaleźć i użyć przeciw niemu. Te artefakty mogłyby być dla nas bardzo użyteczne. Magowie wykryli ich obecność na tym terenie, ale nie potrafią określić dokładnego położenia. Ja naprawdę nie mam eliksiru życia? Ja mam, oczywiście, że go mam. Proszę bardzo. Bardzo był ukryty, jeśli mam być cztery. Znaczy, nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie. Jeśli to jest przypadek, to ja skisnę po prostu, że od tego jasnowidza to dostałem. Jeśli nie, to widać, że udało mi się zrobić coś bardzo, bardzo fajnego już na samym początku. Na razie tam nie ma co jakby rozwijać tych miast, bo na razie no, nie mamy ku temu żadnych jakby powodów ani możliwości też rozwoju. Chyba, że w tym mieście mamy rekrutację, nie. Ale możemy powoli jakby rozwinąć też możliwość sobie tej robienia jednostek, w sensie większej ilości. Poprzez cytadele, poprzez rozwój kolejnych, przepraszam, elementów tych miast. Ponadto jednorożce, potrzeba magiczne źródło, tak? A, tak, nie ma magicznego źródła, oczywiście. Tutaj zróbmy to samo. Także pola na jednorożce już możemy stworzyć.
Rekrutujemy co się da. Okej, okay. Czy tam sobie wyrekrutowałem te Pegazy? Nie, oczywiście, że nie. To też zróbmy. Jak tutaj Krekek stoi? No na razie nie specjalnie, no bo co on może zrobić, tak? Biedny. Mamy sobie na pewno, możemy ulepszyć, no i zobaczmy. Okej, okay. Nie ma sicy, populacja zwiększa się. Patrzę na czas, no w sumie po tej turze będzie trzeba kończyć, niestety. No nie udało się zrobić tej misji, szkoda, ale to jakby na razie myślę, że dobrze idzie, tak? Jesteśmy na dobrej drodze, w mojej opinii. Gniazdo na urwisku tutaj zróbmy. Przy okazji dzięki temu właśnie zrekrutujemy Rocky. Tutaj natomiast... Myślę, że ogrzyw fort też by się przydał. Czemu by nie? Myk. I tutaj w tym mieście nie mamy już pieniędzy na to miasto, okej. Okay. Czyli już w tym momencie możemy odczuć powoli skutki tego, co zrobiłem źle. Dobra, moi drodzy, w takim razie mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, wpaść na naszego Discorda, bo do czego was serdecznie zachęcam, zostać moimi patronami na Patronite, gdyż każda złotówka idzie do rozwoju kanału. Tak, wiem, że pomyliłem palce, bo zacząłem wpisywać jedno i myślałem o czymś innym. No i cóż. Ja się z wami już teraz żegnam. Do zobaczenia i właśnie zauważyłem, że tutaj nie zebrałem jednego... jak się nazywa? Magicznego źródła. Tak więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.